Witam w 36. odcinku Preppers Podcast. Rozpoczynam dziś nowy cykl poświęcony omówieniu poszczególnych zagrożeń. Dziś porozmawiamy sobie o terroryzmie. Słuchacie podcastu Preppers Podcast. Pierwszego polskojęzycznego podcastu o przygotowaniach na trudne czasy. Czym jest terroryzm? Według definicji akademickiej jest to... Różnie umotywowane, ideologicznie planowane i zorganizowane działania pojedynczych osób lub grup, skutkujące naruszeniem istniejącego porządku prawnego, podjęte w celu wymuszenia od władz państwowych i społeczeństwa określonych zachowań i świadczeń, często naruszające dobra osób postronnych. Działania te realizowane są z całą bezwzględnością za pomocą różnych środków przemoc fizyczna, użycie broni i ładunków wybuchowych w celu nadania im rozgłosu i celowego wytworzenia lęku w społeczeństwie i istnieją oczywiście różne rodzaje, różne typy terroryzmu, jest na przykład lewicowy, przykładowo włoskie czerwone brygady prawicowy, na przykład Anders Breivik, narodowo separatystyczny, czyli na przykład IRA w Irlandii Północnej, czy ETA w kraju basków czy religijny Al-Kaida, Hezbollah, ISIS, Hamas, ale też na przykład chrześcijańska Army of God w USA oraz inne jak na przykład terroryzm związany z ruchami ekologicznymi czy prawami zwierząt. My utożsamiamy w większości dzisiaj terroryzm głównie z terroryzmem religijnym powiązanym z ugrupowaniami islamistycznymi. Jednak samo zjawisko terroryzmu jest dużo szersze. Dużo starsze, sięga wręcz antycznej Grecji, może nawet i wcześniej. Do terroryzmu jest bowiem zaliczane na przykład skrytobójstwo, czyli aktem terroru było na przykład zabójstwo Juliusza Cezara. Samo pojęcie, samo słowo terror zaczęło być stosowane i funkcjonowane w czasie rewolucji francuskiej i było związane ze sposobem, w jaki sprawowali władzę tzw. Jakobini. Należy też podkreślić, że terroryzm nie, nie, nie zawsze bywa jednoznaczny, nieznacznie postrzega, niejednoznacznie postrzegany, zwłaszcza w kontekście różnych historycznych zakrętów, bo, na przykład, w, w swoim czasie te, za terrorysty uważany był na przykład Józef Piłsudski, który zaangażowany był w działania wpisujące się w definicję terroryzmu, ale z naszej perspektywy były, były to był on bohaterem narodowym i prowadził walkę narodowo-wyzwoleńczą. My dzisiaj skupimy się na tej osłonie, odsłonie terroryzmu, która jest współcześnie najbardziej rozpowszechniona, najbardziej kojarzona współcześnie, czyli po 11 września 2001 roku. Dla niektórych ludzi, którzy urodzili się pod koniec lat 90., albo właśnie w, w okolicy 2000, czy nawet później, no, dla osób młodszych, to jest pewnie dość oczywista sprawa, ale dla osób, chociażby takich jak ja urodzonych w latach 80 to ten 2001 rok był takim momentem takiego przebudzenia w pewnym sensie każdy z nas na pewno który to pamięta ten dzień ma pewnie wspomnienia w rodzaju że siedział przed telewizorem przykuty do przez cały dzień oglądał te doniesienia ze Stanów Zjednoczonych oglądał jakieś jakąś publicystykę gdzie gdzie wyjaśniano co właściwie zaszło Kim, kim byli ci terroryści, ja pamiętam takiego eksperta, w tej chwili nie pamiętam nazwiska, kojarzy twarz, który powiedział, że, że wiadomo ki, kto dokonał tego zamachu, że, że był to Osama Bin Laden, że są dobrze znane Amerykanom co więcej, że współpracowali Amerykanie z nim i to było takie troszeczkę dla mnie wówczas niezrozumiałe, no ja miałem wtedy około 17 lat nie jestem najlepszy w matematyce hmm. W każdym razie, tak naprawdę yy, musiałem obejrzeć ileś filmów i przeczytać ileś książek, i myślę, że dopiero po iluś latach zrozumiałem, o co tak naprawdę tam chodziło. Yy, jeszcze chciałbym jedną kwestię doprecyzować. Właściwie dwie. Pierwsza to jest taka, że niektórzy ludzie utożsamiają właściwie cały islam z terroryzmem. Że w sensie że w ich pismach jest napisane, że, 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 że muzułmanie muszą zabijać chrześcijan, czy tam innowierców innych, i, i to jest równoznaczne z tym, że każdy muzułman jest terrorystą. I oczywiście ja bym się chciał od tego odciąć, bo mm, no prawie 1,4 ludzi na całym świecie to są muzułmanie i nie oznacza to, że co czwarty człowiek na świecie jest terrorystą. Jeżeli zresztą przyjrzymy się działalności, chociażby ISIS. To najwięcej ich, najwięcej ich ofiar było właśnie wśród muzułmanów. Bo zresztą sam islam jest bardzo niejednolity. Jestem ten podstawowy podział na Sunnitów i Szyitów, ale wśród nich występuje także dziesiątki, jeśli nie setki, w ogóle innych odłamów, które są bardzo, bardzo zróżnicowane i panują pomiędzy nimi bardzo zróżnicowane relacje. Między innymi ISIS zabijało ludzi, których uważało za heretyków czy innowierców, a to dla nas to byli po prostu muzułmanie. Druga rzecz, którą chciałem doprecyzować w tym podcaście, tak naprawdę nie będzie w tym odcinku, nie będzie bardzo dużo jakichś konkretnych rad, będzie kilka takich rad na koniec. Raczej chciałem zainteresować tematem osoby, które z jakiegoś powodu uważają, że problem nas nie dotyczy w Polsce. Albo że, nie wiem, no, no albo w ogóle mają jakieś dziwne, dziwne wyobrażenie, że na przykład terroryzm jest tylko za granicą. Tak więc terroryści to są ludzie z jednej strony, to są ludzie najbardziej radykalni z radykalnych, ale z drugiej też często tam się pojawiają takie elementy z pogranicza przestępczości zorganizowanej czyli jakiejś takiej działalności mafijnej. I to są na przykład nie wiem, wciąganie ludzi w jakieś dziwne układy, manipulacje, pranie mózgu, często również z użyciem narkotyków. W ostatnich latach Czyli mam na myśli tak mniej więcej 2014 do, no w tej chwili się sytuacja troszeczkę uspokoiła w ostatnich dwóch, trzech latach, ale był taki okres, kiedy wyraźnie ten terroryzm, terroryzm skupiał się na tym, żeby nastawić Europejczyków przeciwko muzułmanom, czyli zabić jak najwięcej ludzi, przez to zwiększyć poziom strachu wśród społeczeństw europejskich. Zwiększyć poziom strachu przed muzułmanami, w, albo nawet wręcz w ogóle przed ludźmi o innym odcieniu skóry, żeby normalny człowiek, który wychodzi sobie rano po bułki, bał się każdego innego i ka każdej, każdej osoby o ciemniejszej karnacji, żeby wszędzie widział terrorystów. Na tym między, między innymi polega terroryzm. Yy. Co miało prowadzić do zwiększania takiego dystansu społecznego pomiędzy, no nazwijmy to, rdzennymi Europejczykami, a migrantami, czy tam najczęściej kolejnymi pokoleniami bo to jest jeszcze taka sprawa, która niejednokrotnie wybrzmiewała w wypowiedziach ekspertów że pierwsze pokolenia różnego rodzaju migrantów, którzy przyjechali do Europy, powiedzmy w latach 80., -tych, 70., -tych, nawet z Bliskiego Wschodu, z Palestyny, z różnych takich krajów, oni byli ym, zasymilowani, oni, oni w pewien sposób byli wdzięczni, że zostali przyjęci, zasymilowali się, pracowali na, na rzecz, no po prostu podejmowali pracę, no to już samo, samo to działa tak, że wnoszą coś od siebie, płacą podatki i tak dalej, stają się pełnoprawnymi obywatelami podczas gdy te kolejne pokolenia, te drugie, na przykład, albo trzecie, wręcz pokolenia, to są ludzie, którzy z jednej strony rodzą się już na zachodzie i znają tą zachodnią kulturę i mają typowe problemy związane z zachodnią kulturą, typowe problemy, które tak naprawdę mamy my wszyscy, ale jednocześnie mają ten background religijny, co sprawia, że są dość podatni na Manipulacje ze strony ideologów, którzy działają na Zachodzie i próbują radykalizować młodzież. Stąd tak wielu dobrze wykształconych, wychowanych na Zachodzie terrorystów, którzy też nie mają problemu z tym, żeby podróżować po świecie, lecieć, polecieć gdzieś. Oni się przemieszczają w taki sposób, że jadą do jakiegoś innego kraju, który oficjalnie nie jest w żaden sposób, nie budzi żadnych podejrzeń. Następnie przemieszczają się do jakiegoś innego kraju, już innym, z innym z środkiem transportu. A następnie gdzieś przekraczają jakąś granicę już w ogóle na piechotę, gdzieś nielegalnie i dostają się do takich krajów, w których już organizacje terrorystyczne działają, prowadzą szkolenia, prowadzą obozy szkoleniowe i tam dokonuje się ich ostateczna przemiana. I później oczywiście bez problemu też mogą wrócić, ponieważ są najczęściej obywatelami Wielkiej Brytanii, Francji czy Belgii. Także wracają sobie spokojnie do, do Londynu, czy do Paryża, czy do Brukseli, i tam prowadzą dalej swoją działalność. Także te zamachy, które są później organizowane, powodują strach, powodują wzrost niechęci do tych ludzi, co jeszcze bardziej wypycha ich w ramiona tych ideologów, ponieważ właśnie to, no w tym, w tym jest też cel, żeby stwarzać dystans i, i tworzyć podział, i, w, no tak jak powiedziałem, wpychać w ramiona ideologów dosłownie. W ten sposób machina terroryzmu dostaje nowych rekrutów i tych nowych rekrutów, którzy już są nastawieni odpowiednio do kultury Zachodu, jest dużo łatwiej zradykalizować. Oczywiście, tak jak mówiłem, ma, to, ma na to wpływ między innymi rozmaite emocje, z którymi rozmaite problemy, z którymi inni ludzie też się stykają, czyli bez, jakieś bezrobocie, jakieś niezadowolenie ze swojej pracy, frustracja, niskie zarobki. To są problemy nas wszystkich, tylko że one dodatkowo mają jeszcze, znajdują wsparcie u imamów czy um, innych przywódców religijnych. Na dzień dzisiejszy Polska nie jest takim krajem z czołówki państw europejskich narażonych na terroryzm. Dużo niebezpiecznie bywało właśnie w tych latach jak mówiłem 2014-2018 w Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, w Niemczech, nawet. I oczywiście niebezpiecznie też jest, jeżeli ktoś wybiera się do krajów, które tradycyjnie kojarzą się z takimi rajami turystycznymi, a w rzeczywistości są miejscami, w których dochodzi, w których łatwo terrorystom zorganizować zamachy, właśnie dochodzi do zamachów na turystów, gdzie na przykład w kurortach były ataki turystów na plaży, czy na hotel, czy na muzeum też był tak, gdzie było też mnóstwo turystów i sporo z nich zginęło. I to działa tak samo. Zwiększa dystans pomiędzy tym światem zachodu a światem islamu. Jeśli chodzi o nasz kraj, ja zawsze uważałem i myślę, że wielu, wiele osób to podziela, że tak naprawdę my czekamy na, na pierwszy atak terrorystyczny w Polsce, który wydarzy się za rok, za pięć lat, za może za dziesięć lat, ale na pewno się wydarzy, nie ominie nas to. Prędzej czy później on się wydarzy. Yy, jedyne co, tak jakby jest yy, jest kwestia taka, gdzie on się wydarzy, bo i ogromna część z nas mogłaby teraz odetnąć z ulgą, bo prawdopodobnie, myślę, że nie wydarzyłby się w jakimś tam, nie wiem, Kaliszu czy gdzieś, tylko raczej bym obstawiał jakieś duże węzły transportowe, czyli takie jak lotniska, dworce, jak dworzec centralny w Warszawie albo stacja metra, gdzie jest bardzo dużo ludzi zamkniętych na bardzo ciasnej przestrzeni, z której też niełatwo się wydostać. Ewentualnie duże imprezy, szczególnie w szczególności duże imprezy o charakterze religijnym, takie jak na przykład Dni, Światowe Dni Młodzieży w 2016 roku w Krakowie, to był właśnie ten szczyt tego najbardziej niespokojnego okresu i ja wtedy byłem, no, miałem takie bardzo czarne myśli, jeśli o to chodzi. Ja się spodziewałem, że coś się wydarzy. Na szczęście nic się nie wydarzyło. Podkreślić też należy, że to, że nic się nie wydarzyło, i to, że my nie słyszymy, nie czytamy o tym w mediach, to nie znaczy, że nic się nie dzieje, ponieważ cały czas różnego rodzaju służby pracują. My o tym oczywiście nie wiemy, ale gdzieś tam coś wszystko się dzieje. Jedynie najbardziej uważni obserwatorzy mogą dostrzec, gdzieś tam, w jakichś wzmiankach pojedynczych, gdzieś tam, na przykład, obserwując doktora Wojciecha szewko na Twitterze można gdzieś tam czasami trafić na jakąś, jakiś strzępek informacji sugerujący, że. Nie wiem, no, zatrzymano gdzieś na Ukrainie jakiegoś obywatela Czeczenii, który przyjechał z Polski. Czyli, no, jakby, nasz, nasz kraj jest krajem tranzytowym, jest krajem, w którym ci terroryści bywają, w który przez który przejeżdżają, w którym się czasem ukrywają być może. Być może są też organizacje, które zbierają dla nich pieniądze, mm, czy w ogóle pomagają w różnych kwestiach, wspierają. Ale nie ma tego elementu, który jest na zachodzie, czyli tych dużych społeczności muzułmańskich. Nie mamy ich aż tak dużo. Trochę pewnie mamy, ale nie aż tak jak na zachodzie, wśród których można wyłuskiwać właśnie tych ludzi podatnych, niezadowolonych, których można by radykalizować. Co nie oznacza, że nie będzie takiego czegoś, takiego potencjału w przyszłości, bo też. Tutaj ważna, istotna rzecz jest taka, że nasz patologiczny system emerytalny i nasza demografia sprawiają, że my potrzebujemy przyjmować ludzi z zewnątrz. Jesteśmy na to właściwie skazani. I będziemy to robić, czy nam się podoba, czy nie. Wiadomo, że w pierwszej kolejności przyjmujemy takie narody, jak Ukraińców na przykład, do których nam jest bardzo blisko pod względem kulturowym, którzy bardzo dobrze się tutaj. Yy, w Polsce asymilują, których też cenimy sobie za bardzo dużo rzeczy, za pracowitość, za jakieś tam inne walory, na przykład, nie wiem, są, powstają restauracje ukraińskie, w których jest serwowane bardzo dobre jedzenie ukraińskie, także to jest nasz pierwszy, nasza taka pierwsza preferencja, żeby to, jeżeli już ma ktoś przyjeżdżać, to żeby to właśnie na przykład byli Ukraińcy, czy no być może w przyszłości Białorusini, w zależności od tego, jak się potoczy sytuacja na Białorusi, ale nie jest powiedziane, że oni zawsze będą chcieli do nas przyjeżdżać, dlatego że ich standardy życiowe też się podnoszą i być może za jakiś czas przyjazd do Polski nie będzie dla nich tak atrakcyjny, jak pojechanie gdzieś dalej na zachód. Zresztą to się dzieje cały czas. Cały czas jest tak, że wprawdzie przyjeżdżają nowi Ukraińcy, ale też sporo z nich wyjeżdża, i co jakiś czas pojawiają się takie doniesienia medialne, że. Wyjeżdżają. Inną zupełnie kwestią jest to, że nasze takie położenie położenie naszego kraju na mapie świata, na co często zwraca uwagę Jacek Bartosiak, że, że Polska ma taką istotne miejsce, zajmuje i jednak jest takim miejsc, takim, taką strefą, w której wpływy chciałyby mieć zarówno państwa Zachodu, jak i na przykład Rosja. I też nie jest powiedziane, że, że nie wydarzy się coś w tym kontekście. Na przykład ja kiedyś dzieliłem się z wami moimi obawami w odcinku o kryzysie z, dwa, z 2008 roku. Nie, to, nie, to nie był odcinek z 2008, tylko kryzys z 2008. Odcinek był sprzed paru tygodni. I dzieliłem się z wami takimi moimi obawami, że w Polsce mogłoby dojść do jakiegoś rodzaju prowokacji, która by przyjęła formę właśnie zamachu terrorystycznego. Mającej na celu antagonizowanie Polaków i Ukraińców, bo to by miało swoje uzasadnienie z jednej strony, żeby, żebyśmy my z Ukraińcami się nie za bardzo nie zbliżali. A z drugiej strony, też to by było dość proste, bo mamy wspólną, trudną historię, która, która sprawia, że te podziały gdzieś tam istnieją, tak naprawdę trzeba się do nich tylko dokopać. No ale to jest taki scenariusz political fiction Rodem z powieści Wladimira Wolfa czy, czy Toma Clancy'ego. I teraz ważne pytanie. Czy Skoro potencjalne akty terroryzmu w Polsce to taka daleka przyszłość i taka wielka niewiadoma tak naprawdę, a w dodatku, jeżeli już, to prawdopodobnie skupiłaby się gdzieś w stolicy, gdzieś daleko od prowincji, daleko od większości innych miast, to czy powinniśmy się tym w ogóle przejmować? No i moim zdaniem, oczywiście, że powinniśmy się tym przyjmować adekwatnie do sytuacji, oczywiście, ale tak, bo każdemu z nas może się przecież zdarzyć być na dworcu centralnym w Warszawie, czy na, na jakimś tam lotnisku, czy na imprezie masowej. Ja tutaj oczywiście posłużyłem się pewnymi uproszczeniami, że, że jak atak to w stolicy, no ale wiadomo, są reguły i są wyjątki. Wyjątki do reguł. Sytuacja, której było najbliżej do zamachu terrorystycznego w Polsce, przynajmniej tak, taka, którą znamy dobrze, to była bomba w autobusie we Wrocławiu, właśnie w 2016 roku, w Biały Dzień, w centrum miasta. Zamach był nieudany, ale wcale nie musiał być nieudany, bo to jest jednak fizyka, a z fizyką bywa różnie. Czasem jest jakiś drobny, mały czynnik, który sprawi, że coś się zadziała tak, a nie inaczej. Nie wiem, jest granat, który. Może wybuchnąć, ale zawsze jest jakiś procent szansy, że, że będzie to nie wybuch, czy jakiś pocisk, czy, czy nabój. Może być hmm, nie wystrzelić. I ta bomba, którą skonstruował wtedy student chemii, mogła zachować się zupełnie inaczej niż się zachowała, chociaż ona i tak kogoś tam poraniła, ale na przykład gdyby, chociażby gdyby kierowca nie wyniósł jej z autobusu, bo to było tak, że kierowca ją wyniósł na chodnik i ona co było bardzo ryzykowne, no ale z drugiej strony, być może on uratował komuś życie w ten sposób. Wystawiłem na chodnik, i ona tam na tym chodniku nie tyle wybuchła, co dos doszło do bardzo gwałtownego spalenia się tego materiału, chyba. A może wybuchu, nie wiem dokładnie, bo to też znam historię z doniesień medialnych. Ale gdyby to wydarzyło się w autobusie, to mogłoby się skończyć dużo gorzej. No i teraz, kiedy na przykład słuchacie sobie tego podcastu, być może na drugim końcu waszego miasta, czy, czy nawet niedaleko zupełnie, może dochodzić do podobnego incydentu, za którym może stać człowiek chory psychicznie, który coś tam sobie ubzdurał. To nie jest takie jednoznaczne, łatwe, proste. Zawsze może się coś wydarzyć. I jak najbardziej zagrożenia związane z terroryzmem powinny być brane przez nas pod uwagę. W takim codziennym życiu. I teraz przytoczę kilka takich rad zaczerpniętych ze strony gotowi.org, którą chciałbym wam wszystkim bardzo zarekomendować. To jest strona stworzona przez fundację gotowi.org. Jest to troszeczkę, znaczy troszeczkę, no bardzo wyraźnie inspirowana stroną amerykańską Ready.gov, prowadzoną przez amerykańską firmę. To jest taka odpowiednik troszeczkę naszego zarządzania kryzysowego, z tą różnicą, że bardzo prężnie działa. Naprawdę prężnie działa. To nie jest jakiś przytyk do naszych służb czy coś, tylko um, oni tam naprawdę konkretne działania robią, takie edukacyjne. I ta strona ma oczywiście służyć edukowaniu ludzi o zagrożeniach, o tym, jak się przygotować. I tam was odsyłam po taką bardziej kompleksową wiedzę, chociaż i tak zachęcam do poszerzania jej, gdzie tylko się da. A tutaj przytoczę kilka rad, które moim zdaniem są całkiem sensowne i które warto sobie brać do serca. Więc, po pierwsze, być czujnym. Z mojego wywodu, a także zgodnie z tym, co przeczytać na gotowi.org, terroryści wy wybierają konkretne miejsca na atak. Pod, jednym z podstawowych kryterium jest to, żeby było dużo ludzi, żeby też najlepiej była to taka przestrzeń, z której ciężko uciec. Drugim kryterium jest słaba ochrona i możliwość wniesienia broni czy bomby, albo wjechania samochodem w tłum. No i teraz sami odpowiedzcie sobie na pytanie: jak są chronione w Polsce imprezy masowe i obiekty? Powiedziałbym, że bardzo różnie. Byłoby krzywdzące, gdybym powiedział, że wcale, ale powiedzmy, że bardzo różnie. Bardzo jest to różnie ta ochrona przeprowadzana. I jeżeli znajdziecie się w takim miejscu, warto się zastanowić chociażby przez chwilę, że właśnie jest to idealna okoliczność na to, by dokonać takiego zamachu. Jeżeli gdzieś w tym może być zamachowiec, i nie wiem, warto rozejrzeć się za jakimiś drogą ewakuacji, czy, czy jakimiś miejscami, gdzie można by się schować, ukryć. Poświęcić na to chociaż chwilę czasu. I nie myśleć tak, że na pewno nic się nie stanie. Nie wypierać tego. Nie... To też nie jest, z powie, nie ma co popadać w paranoję. To nie jest paranoja, tylko pragmatyzm. Druga rzecz, obserwuj znaki ostrzegawcze. Przy okazji różnych zamachów pojawiały się wypowiedzi ekspertów, między innymi właśnie Wojciech Haszewko, którzy mówili, że zamachowcy zazwyczaj są. Są, da się ich rozpoznać, czy, czy też dostrzec jakieś podejrzane zachowanie, czy, czy te znaki ostrzegawcze. Dlatego, że taki sam, samobójca, samochowiec jest zazwyczaj przygotowany na śmierć. I na przykład, nie wiem, będzie świeżo ogolony, co nie zawsze może być, nie wiem, w środku dnia widzisz człowieka, który, który jest, wygląda na, na, na świeżo ogolonego i. A jest na przykład ciepły dzień, a on jest ubrany w grubą puchową kurtkę albo w jakieś takie workowate ciuchy. To jest podejrzane zachowanie. Może oznaczać, że, że właśnie w tych ciuchach ukrywa coś. Może też się modlić. Może to robić w myślach, ale może poruszać ustami, i to też jest podejrzane. Może oczywiście zdradzać oznaki zdenerwowania, bodzić się. Aczkolwiek. Zamachowcy też są często pod wpływem narkotyków, więc mo może to nie być widoczne, to, to zdenerwowanie. Znakiem ostrzegawczym, już tak niezwiązanym z osobą, ale w ogóle, może być na przykład porzucony pakunek, bezpański plecak, torba, walizka. W czasie zamachu biegnij w bezpieczne miejsce. Wyobraźcie sobie, że, że idziecie sobie takim zatłoczonym deptakiem w nadmorskiej miejscowości i słyszycie strzały. Większość z nas zapewne by zareagowała, nie zareagowałaby jakąś tak gwałtowną ucieczką, tylko raczej byśmy byli zdezorientowani, zaczęli się rozglądać. Uznaliby, że najpewniej najbardziej prawdopodobny, najbardziej mm, najprostszym wytłumaczeniem, bo po co szukać trudnego. Najprostszym wytłumaczeniem jest że to jakieś petardy. Nasza percepcja potrzebuje całkiem. Dużo informacji, żeby właściwie ocenić sytuację, bo to jest też taka kwestia ewolucyjna. Zdecydowana większość z nas nigdy nie musiała korzystać z pewnych mechanizmów, na przykład, których używali na co dzień ludzie w Paleolicie, kiedy polowali na zwierzęta, kiedy zwierzęta polowały na nich, to oni rzeczywiście musieli reagować na najdrobniejsze szmery, trzaski, i, i tu chodziło o ich życie. U nas tak nie ma i te nasze. Zmysły są, są dość stępione, i tak samo dostrzeżenie tej sytuacji niebezpiecznej może nam zająć chwilę, a w takiej sytuacji każda sekunda może oznaczać śmierć. Także, jeżeli dotarło do ciebie, że uczestniczysz w zamachu, że jesteś w środku zamachu terrorystycznego, to nie trać czasu na zastanawianie się, kwestionowanie tego. I upewnianie się, pytanie ludzi, czy to na pewno strzały, czy to strzały. Lepiej jest zdecydowanie, jeżeli docierają do nas takie sygnały, podjąć działanie niż, niż po prostu zaryzykować oberwanie kulki na przykład. Jeżeli nie możesz uciekać, jeżeli nie możesz uciec albo się ukryć, walcz. I to podkreśla wiele osób, ale jest to bardzo kontrowersyjna rada, bo Obala wszystko, czego, co się zawsze powtarza, że najważniejsze jest, najważniejsze jest uciekanie, ratowanie życia, nie, nie można, nie wolno strugać bohatera i tak dalej. No ale mamy sytuację, w której nie ma wyjścia i co wtedy? Nie ma wyjścia. I wtedy każdy, każdy z tych szkoleniowców, czy instruktorów z taką niechęcią przyzna, tak, w pierwszej kolejności uciekaj. Jeżeli nie możesz uciec, ukryj się. Jeżeli nie możesz uciec i ukryć się, to pamiętaj o tym, że jedynym celem terrorysty jest zabić jak najwięcej ludzi. I nie ma tutaj co pokładać nadziei, że w jakiś cudowny sposób odejdzie on od tego zamiaru. To jest ten moment, gdy warto sobie uświadomić, że właśnie znalazłeś się na pierwszej linii frontu wojny totalnej, w której nie ma żadnych zasad. I że. To nie jest najlepszy moment, żeby brać pod uwagę jakieś nie wiem, aspekty prawne z zakresu obrony koniecznej, czy coś w tym stylu. Jeżeli gość z AK zabił trzy osoby na twoich oczach, to najprawdopodobniej na 99,9% zabije także i ciebie, więc musisz działać z pełną determinacją, w sposób agresywny, z zaskoczenia, tak, żebyś nie potrzebował drugiej szansy, bo nie będzie drugiej szansy. To nie może być uderzenie torebką to nie może być próba perswazji, czy rozbrojenia przeciwnika. To musi być atak, który ma jak największą szansę eliminacji bezpośredniego zagrożenia. Tutaj dobrą szkołę daje krawmaga, czyli szkoła izraelicka, która jest ukierunkowana na to, żeby po prostu brutalnie, brutalnie dać do zrozumienia przeciwnikowi, że nie będziesz się patyczkował. Zadzwoń pod 112. Jeżeli tylko uda ci się znaleźć bezpieczne miejsce, zadzwoń pod 112. Poinformuję o całej sytuacji. Pamiętając o takiej podstawowej zasadzie, że najpierw podajesz adres czy lokalizację, potem zdarzenie, a na końcu dane kontaktowe, imię, nazwisko, przedstawiasz i tak dalej. Chodzi o to, że gdyby cię rozłączyło hmm, Gdyby cię rozłączyła chociażby kulka, zagubiona kula, z kałacha, to musisz przekazać tą najważniejszą informację, którą jest gdzie. Więcej tych porad znajdziecie na gotowi.org. Jeżeli ktoś z przyczyn zawodowych często znajduje się w miejscach zagrożonych atakiem terrorystycznym, na przykład często bywa na lotniskach, to zapewne ma jakieś przeszkolenie odpowiednio zapewnione. Chociażby nauczyciele w szkołach, w szkołach mają takie przeszkolenia często, więc podejrzewam, że to jest dość normalna rzecz. Jeżeli jednak nie, warto się troszeczkę samemu rozejrzeć, podszkolić tej kwestii. I tak naprawdę, mówię tutaj nie o jakimś konkretnym szkoleniu, ale o całej masie rozmaitych szkoleń, które mogą się nazywać rozmaicie. Mogą być, może to być po prostu ogólnie bezpieczeństwo osobiste czy takie bardziej wyspecjalizowane szkolenia typu aktywny strzelec ale też na przykład nie wiem, szkolenia z pierwszej pomocy bo pierwsza pomoc w takich sytuacjach jest też bardzo przydatna i to by było na tyle zdaję sobie sprawę, że jak zwykle temat został zaledwie liźnięty ale ch ch chciałbym tak po pokrótce przejść przez każdy typ zagrożenia, więc też z uwagi na ograniczoną obietność czasową Ciężko jest wejść w głębi w, w temat. No ale mam nadzieję, że chociażby takie zajawienie sprawi, że jeżeli ktoś uważał, że to nie jest problem, to stwierdzi, że może jednak warto może jednak warto przywiązać do tego choć trochę uwagi i pochylić się nad tym. Także zostrzeja.